Wiadomość z ostatniej chwili. Wszystkie węże nagle zniknęły. Jak byście się poczuli, słysząc taki news w programie informacyjnym? Cóż, Voldemort z pewnością nie byłby zadowolony, podobnie jak inni członkowie Slytherinu. Hogwarts miałby 3 domy zamiast 4. Wężouści, którzy potrafią porozumiewać się z tymi gadami, nie mieliby do kogo się odezwać. No dobra, czarodziejki i czarodzieje, wrócimy do naszego mugolskiego świata. Jak wpłynęłaby na nas nieobecność węży? Spójrzmy najpierw na jasną stronę tej sytuacji. Ludzie z ofidofobią, czyli strachem przed wężami, odetchnęliby z ulgą. Chyba zgodzimy się, że węże nie są ulubionymi zwierzętami ludzi i nie mają najlepszej prasy. Niektóre są jadowite, co na pewno im nie pomaga. Często pomija się fakt, że gady te wolą raczej się wycofać, gdy jakiś człowiek się na nie natknie. Mogą się bronić, ale tylko jeśli poczują, że coś im grozi. Pozostawione w spokoju nie będą z wami zadzierać. Ta, powiedzcie to ludziom z ofidiofobią. Teraz jednak również oni mogą cieszyć się różnymi aktywnościami na świeżym powietrzu, na przykład wspinaczką górską. Mimo wszystko zmartwień spowodowanych zniknięciem węży też byłoby co niemiara. Ekosystem działa jak dobrze nakręcony zegar. Każdy gatunek odgrywa w nim bardzo ważną rolę. Jeśli jeden wyginie, wpłynie to na pozostałe. Węże nie są wyjątkiem. Żywią się głównie myszami i szczurami. Pomagają kontrolować populację gryzoni i innych małych ssaków. Jest to też ważne z punktu widzenia zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób. Pomyślcie o epidemii dżumy w średniowieczu. Wyeliminowanie tych gadów mogłoby skończyć się czymś podobnym. A czy wiecie, że dżuma nigdy całkowicie nie zniknęła? Odnotowuje się ją również w czasach współczesnych, przykładowo na Madagaskarze w 2008 roku. Dobrze więc, że mamy węże, które chronią nas przed różnymi zarazami. Gady to doskonali łowcy. Zasadzają się na ofiarę, wykorzystując swoje wysoko rozwinięte zmysły do namierzania i śledzenia potencjalnego obiadu. Są niesamowicie mobilne, potrafią przeciskać się przez szczeliny, wspinają się po skalnych ścianach i nieźle pływają. A co powiecie na latające węże? Wprawdzie nie są w stanie utrzymać wysokości, ale potrafią szybować. Wykorzystują prędkość swobodnego opadania i wyginają swoje ciało, podążając za strumieniami powietrza, dzięki czemu się unoszą. Tak, mogą złapać swoją ofiarę na wiele sposobów. Jeśli świat byłby ich pozbawiony, narodziłyby się kolejne fobie. Pozwólcie, że opowiem wam o musofobii. Jest to lęk przed myszami i szczurami. Ludzie zmagający się z tą fobią mieliby nie lada problem, bo bez węży gryzoni byłoby mnóstwo. Nie wspominając już o tym, że jedna para szczurów może doczekać się miliona potomków w ciągu roku. Trzeba do tego dodać szkody w rolnictwie. Ekstremalna populacja gryzoni mogłaby prowadzić do niedoboru żywności i rywalizacji o zasoby. Wyczuwam klimat igrzysk śmierci. Nie tylko myszy spędzałyby nam sen z powiek. Na liście są też owady. Bez węży urządzałyby sobie imprezy bez hamulców. Gady te odgrywają też ważną rolę w środowisku naturalnym i łańcuchu pokarmowym jako ofiary. Mangustowate, orły i jastrzębie bardzo tęskniłyby za wężami. Ostatecznie niektóre populacje dużych ssaków uległyby drastycznemu zmniejszeniu, co mogłoby doprowadzić do wyginięcia niektórych gatunków. A co słychać w medycynie? Naukowcom też bardzo brakowałoby tych stworzeń. Jad węża jest kluczowym składnikiem dla rozwoju wielu leków. Przykładowo niektóre medykamenty na cukrzycę i choroby serca zostały opracowane na podstawie wężowego jadu. Pacjenci, którzy ich potrzebują, mocno by ucierpieli. Kiedy mówimy o związku tych gadów i medycyny, przychodzi nam na myśl coś jeszcze. Botoks. Czy to naprawdę jad węża? Nie, jad węża stosowany w pielęgnacji skóry nie jest pozyskiwany z samego zwierzęcia. Okazuje się, że ta specjalna substancja została stworzona przez człowieka i ma naśladować działanie jadu żmii. Wyobraźmy sobie teraz, jak wyglądałoby normalne życie bez węży. Dzień pierwszy. Ludzie nie od razu zauważają brak tych stworzeń, a więc w ciągu pierwszych kilku dni, zwłaszcza w miastach, nie mieliby pojęcia, że wszystkie węże zniknęły. Pracownicy zoo zaczęliby bić na alarm jako pierwsi. Pojawiłyby się wiadomości o wężach zaginionych w ogrodach zoologicznych. Wtedy pracownicy administracji przejrzeliby nagrania z monitoringu. Jakie byłoby ich zdumienie po odkryciu, że węże rozpłynęły się w powietrzu. Wieści szybko się rozchodzą. Władze prawdopodobnie otworzyłyby specjalne wydziały, chcąc sprawdzić, czy w ich kraju pozostały jakieś osobniki. Sprawa stałaby się ogólnoświatowa. Powstałby globalny sojusz, który miałby zbadać, co stało się i jakie kroki należy podjąć.
Zanim ludzie w pełni uświadomiliby sobie powagę sytuacji, ekosystemy już zaczęłyby się zmieniać. Mieszkańcy miast pewnie nie odczuliby bezpośrednich skutków przez kilka pierwszych miesięcy, później jednak zauważyliby wzrost populacji gryzoni w swoim sąsiedztwie. Wiedzieliście, że w sieci tuneli londyńskiego metra żyje około 500 tysięcy myszy? Liczba ta może się wahać, ale to pokazuje, jak wiele gryzoni żyje w dużych miastach. Zwierzęta te stałyby się bardziej widoczne. Otwieracie szafkę kuchenną i... dzień dobry! Mysz przygląda ci się zza słoika masła orzechowego. Pojawiłyby się nowe możliwości kariery, ponieważ popyt na życie w środowisku wolnym od myszy gwałtownie skoczyłby do góry. Władze mogłyby wprowadzić nowe podatki, aby zebrać fundusze na poradzenie sobie z nową sytuacją. Musiałyby zapewnić ludziom bezpieczne miejsca do życia. Oczywiście nie tylko miasta ucierpiałyby z powodu braku węży. Na terenach wiejskich problemów byłoby jeszcze więcej. Bez węży wzrosłaby liczba szkodników. Zwierzęta te zaczęłyby niszczyć uprawy i siedliska innych gatunków, a rolnicy mieliby poważne kłopoty. Władze musiałyby wspierać mieszkających tam ludzi i znaleźć sposoby na ochronę środowiska, co stałoby się najwyższym priorytetem. Badacze i naukowcy dźwigaliby na swoich barkach ogromną odpowiedzialność. Może stworzyliby sztuczne węże, które byłyby pożywne jak prawdziwe węże. Pozwoliłoby to zwierzętom takim jak orły na nie polować i nadal żyć. Ciekawe, jak wyglądałyby te sztuczne węże. Nie potrafię ich sobie wyobrazić. Może wy macie jakiś pomysł? Gdybyśmy przenieśli się o 5 lat do przodu od pierwszego dnia bez węży, okazałoby się, że żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Być może mielibyśmy specjalny dzień, 5. rocznica świata bez węży. Zmiany byłyby oczywiste, ale do tego czasu ludzie prawdopodobnie przyzwyczailiby się do innego funkcjonowania. Niektóre restauracje wprowadziłyby zmiany w swoim menu. Żegnaj, zupo z węża. Zapewne powstałyby nowe muzea poświęcone tym gadom. Można by w nich przeczytać o historii ich ewolucji i zobaczyć skamieniałości. Zatrzymywalibyśmy się w muzealnym sklepie z pamiątkami, aby kupić długopis w kształcie węża na pamiątkę. No i wciąż szukalibyśmy alternatyw dla jadu węża w dziedzinie medycyny. Jasne, ludzie, którzy wykazują reakcje alergiczne na ukąszenia węży, odetchnęliby z ulgą, ale tak jak wspominałem, zwierzęta te są istotne dla badań i produkcji leków. Uczeni byliby zajęci próbami znalezienia substytutu dla wężowego jadu. Wybiegając w przyszłość jeszcze dalej, tym razem o 200 lat, ujrzelibyśmy świat, w którym brak węży to normalność. Ludzie w pełni zaakceptowali ten fakt. Do tego stopnia, że młodsi wiedzieliby tylko, że dawno temu istniało zwierzę o nazwie wąż, które wśród ludzi siało popłoch. Uczyliby się o nim z encyklopedii, atlasów i filmów przyrodniczych. W kolorowankach dla dzieci nie byłoby już dla nich miejsca. Mityczne stworzenia, takie jak meduza i szachmaran, stałyby się jeszcze bardziej mistyczne i interesujące. Aha, i nie porównywalibyśmy już podstępnej osoby do węża. Wymyślilibyśmy sobie nowe skojarzenie. Przetrwaliśmy epokę lodowcową, meteoryty i wiele innych rzeczy, więc i tym razem byśmy sobie poradzili. Trzymamy jednak kciuki, by ten scenariusz nigdy się nie ziścił. A może macie jakąś inną wersję wydarzeń w świecie bez węży? Podzielcie się pomysłami.